Dzień dobry Państwu, Grzegorz Kowalski, Telewizja F4 Mielec. Moim gościem w ramach cyklu Pasja Mielczanina jest Grzegorz Cybuła. Bardzo mi miło. Artysta, plastyk, malarz, człowiek, byśmy powiedzieli, renesansu. Zaprosiliśmy Pana do studia, żeby porozmawiać, jak to się stało, że w pewnym momencie Pan chwycił za pędzel, bo widzę, że tutaj ma Pan taki pędzel przy sobie. I jak to się stało w ogóle, że Pan chciał swój wyraz, jak gdyby takiej swojej ekspresji wyrazić poprzez obraz? Ten pędzel, proszę Pana, to jest akurat pędzel do werniksowania. No ale to mniejsza, to wziąłem go dlatego, bo to jest takich, dostałem go od dziewczyn z galerii Kram Ram, która się mieści na Staruwie, i te dziewczyny zawsze mnie wspierają w malowaniu. Wie Pan co, tak się to stało, że jak miałem już... W zasadzie zacznę od tego, że sam nie wiem, byłem nieświadomy, jako chodziłem do podstawówki i miałem tam 14, powiedzmy 13 lat, i wtedy się zaczęło właśnie takie... Było nas trzech w klasie kolegów, rysowaliśmy po zeszytach po prostu, takie właśnie rysuneczki z komiksów, które lubiliśmy. Jakieś śmieszne rzeczy. Nie dodałem rocznik 71, więc pewnie Tytus, Romek i Atomek, tak? Na tym było to wzorowanie, bo to szkoła numer 5, tak? No różne, tak, szkoła numer 5. Różne rzeczy z różnych komiksów. Tytusa, Romka i Atomka to ja akurat lubiałem czytać. To był mój ulubiony komiks, ale chodzi mi o to, że to się zaczęło w ten sposób mniej więcej. Że już w podstawówce rysowaliśmy w klasie takie zeszyty, było nas trzech kolegów. W tych zeszytach takie po prostu rysunki. Śmieszne takie z filmów animowanych po prostu. No bo jeszcze nie myślałem, żeby być artystą, żeby w ogóle mi to przez myśl nie przechodziło. Potem się stało tak, że zawsze ja jakoś więcej rysowałem, zawsze miałem z plastyki lepszą ocenę niż wszyscy. Potem się zdarzyło tak, że przyszedł do nas na chwilę taki nauczyciel od plastyki. Już nie po Akademii Sztuk Pięknych. Józef Krużek się nazywa. Tak. I on zobaczył, że ja robię coś więcej, więc mnie po prostu nakierował, że może bym poszedł do plastyka. A więc ja przekonałem rodziców w jakiś tam sposób, powiedziałem im, że... Więc oni się zgodzili. Że chcesz tak żyć, tak? Że chcesz iść do szkoły plastycznej. A co rodzice mówili, że co, że to nie dla ciebie? Byli sceptyczni, ale moi rodzice poszli mi na rękę po prostu. Aha, okay. Jakoś tak normalnie. Czyli ta pasja jak się zaczęła, to ktoś ci pomógł. Tak. Ktoś mnie nakierował, ten nauczyciel po prostu po tej akademii mnie nakierował, bo ja sobie jako małolat sobie nie zdawałem sprawy, że no lubiłem rysować. Ale to nie było aż takie... Zaczęliśmy na przykład od tego, że Tytus, Romek i Atomek, znane postacie, widzące postacie, każdy może sobie je wyobrazić. Natomiast jest kwestia tego typu, Pan maluje troszeczkę inaczej, tak? To jest tam kubizm, tak, żeśmy taką formę. Dlaczego tak przedstawiasz tą sztukę? Co Ci to daje, że ten obraz jest gdzieś złamany? Więc tak, powiem tak. Potem poszedłem trochę do plastyka właśnie. Znaczy do tego plastyka, tam się uczyłem, ale w Rzeszowie. W Rzeszowie, w Jarosławiu, tam liznąłem takiej profesjonalnej sztuki, bo szkoła według mnie zawsze uczy właśnie takiej profesjonalnej sztuki, bardziej profesjonalnego spojrzenia, ale potem jakoś się tak to wszystko życie ułożyło, że wyjechałem do Hiszpanii z kolegami i tam jakoś po prostu no, trzeba było żyć. Czyli do pracy pojechałeś, tak? Ale do pracy tego, za chlebem. Zobaczyłeś sztukę, inną sztukę, której nie było wtedy. No, za granicą w Madrycie, wielkie rocznik 71 to jest szary Mielec. Mielec ludzi, którzy chodzą do pracy, ale to jest nasz kochany Mielec. Myśmy wtedy wyrośli i wyjechaliśmy dalej, tak? I jesteś za granicą i co? Tak, jako młody chłopak. Mam 17 lat, jestem za granicą, pracuję tu i tam. Ale potem, ale Madryt, wiadomo, duże miasto, zobaczyliśmy z kolegami, jak zwykle, no bo ci koledzy się zawsze przebijają, oni mi zawsze rady dawali od serca. Dobre. Nakierowywali mnie na dobrą drogę, żebym robił właśnie to, co lubię. Był tam taki Szkot, który malował na ulicy, jako artysta uliczny. I mnie, koledzy mnie namówili po prostu, żebym ja też tak robił. I się wziąłem za to i tak, też tak robiłem i tam się właśnie nauczyłem malować, kopiując tych hiszpańskich właśnie artystów. Mhm.
A jak to się wielki właśnie. No, Goje między innymi właśnie. A jak to się stało, bo ja bym tak porównał, może Beksiński no, to jest wiadomo. Duże słowo, nie? Ale jak to się stało, że ty chcesz swoje myśli przelać właśnie na ten obraz? Taki, kiedy to było? Bo powiedziałeś, że to jest ta Hiszpania, próbowałeś malować Goje. I co, i odwzorowywałeś to, czy... Kopiowałem. Ale doszłeś do wniosku, że ty też potrafisz, tak? Tak. I kiedy był twój taki, popełniłeś pierwszy swój obraz taki z tego stylu? Wtedy... to było w Hiszpanii właśnie. Stwierdziłem, że tam jakoś po prostu nie mogę się odnaleźć. I wracając do Polski, bo stwierdziłem, że wrócę do Polski. I w busie, jak jechałem w busie, to coś mnie, nie wiem, olśniło chyba, że tak się wyrażę. Tak sobie pomyślałem, że zacznę malować swoje obrazy po prostu. I zacząłem malować swoje obrazy i wtedy był ten przełom pierwszy, że jak przyjechałem do Polski po tych latach spędzonych za granicą, to wtedy zacząłem właśnie wtedy malować te swoje obrazy i wtedy się właśnie zaczęła ta moja twórczość. I tu są właśnie w tym katalogu. Ten katalog można gdzieś dostać, czy tylko nie? Nie, to panu podaruję tu. Jeden zostawię. No nie, bo to są takie... I właśnie zacząłem malować i w tym katalogu właśnie są moje pierwsze obrazy. Stwierdziłem wtedy, że zacznę tworzyć sam swoją sztukę. No i wróciłem do Polski, no i to był ten przełom, że... No i teraz się zaczyna ta bajka, o którą się pytałeś. No i dobra. Że nie wiedziałem, jak mam malować, co mam malować, ale już trochę się nauczyłem, właśnie kopiując tych mistrzów, już wiedziałem, jak mam malować, tylko nie wiedziałem, co. Ale nie poddałem się i pierwsze moje obrazy są malowane na płytach pięciowych, właśnie tak jak Beksiński. Bo mi się to przewinęło gdzieś przez głowę, on już dawno był mistrzem jakimś, było o nim słychać. Przewinęło mi się to przez głowę, że po prostu na byle czym można malować. I malowałem na byle czym, na płytach pięciowych po prostu. I to są moje pierwsze obrazy, które... No, tak. Piękne obrazy, widzę gamy kolorów, tak? Skąd ta gama kolorów? Bo niektórzy na przykład szarości, a tutaj masz kolor, wszędzie masz kolor. Czy noc, widzę jakaś impresja odnośnie jakiegoś miasta, ktoś śpi, tak? Skąd te kolory? Jeszcze jedno powiem na temat tych obrazów, że nie wiedziałem, co mam malować, to zacząłem malować po prostu, żeby tylko zapełnić obraz. To była główna myśl, tak jak się pytałem właśnie, skąd ta abstrakcyjna forma. To była moja główna myśl, żeby po prostu zapełnić całą przestrzeń tego obrazu po prostu. Bo nie wiedziałem, co i jak, tu coś tam kombinowałem właśnie. Stąd się te kolory wzięły, bo znowu się przewijają koledzy. Zawsze moi koledzy w moim życiu byli ważni. Oni zawsze, czy przyjaciele nawet tacy, oni mi w formie już nawet przyjaciele, że oni mi zawsze dawali dobre rady. Że rób tak jak... I mam takiego kolegę, też akurat w Hiszpanii mieszka, to nieważne. I mi powiedział, Grzesiek, ty zwracaj uwagę na kolory, bo to jest twoja domena po prostu. No i... I tak poszło. No, tak, tak. No ale dobra, ale zacząłem teraz właśnie na kolory. Wróciłeś do Mielca, zobaczyłeś to miasto, jesteś związany z miastem, ludzie cię rozpoznają, często jeździsz na rowerku, gdzieś tam cię widzą i teraz jest pytanie, jak chciałbyś ten Mielec postrzegać ty teraz? Jak go odbierasz, ten Mielec? Bo teraz, obecnie, nie tam 20, patrząc się, jak ci się teraz podoba Mielec? A mogę jeszcze wrócić do tej formy właśnie? Możesz, oczywiście. Jak te właśnie, bo ty mi zadałeś pytanie, jak to, że taka forma abstrakcyjna. Ja lubię surrealizm, generalnie lubię surrealizm, lubię też Picassa, lubię abstrakcyjne obrazy, no i tak kombinuję po prostu ze swoich szkiców wszystko, no, staram się swoje pomysły realizować. Jak mi po prostu wpadnie jakiś pomysł do głowy i mam na to pomysł, na formę, kompozycję, jakieś tam właśnie elementy, no to go realizuję po prostu. To jest w tym sensie. A kolory to jest, wiadomo, moja domena, nie? Staram się swoje pomysły. A jak postrzegam Mielec, no teraz to postrzegam Mielec, że tu zawsze w Mielcu ludzie mówili według mnie, że a nic się nie dzieje, że szare miasto i tak dalej, szare miasto, nic się nie dzieje. A ja zawsze uważałem właśnie na odwrót, że właśnie dużo się działo,
zawsze na przykład Dom Kultury coś realizował, zawsze tam i rzeszowiacy, nawet koncerty i wszędzie, i dyskoteki, i cokolwiek, a teraz to się dużo w Mielcu zmieniło, Mielec się rozbudowuje, może nikt w to nie wierzy do końca, ale według mnie Mielec się bardzo zmienił, bardzo zmienił i teraz według mnie w Mielcu to jest taki właśnie przełom w pewnym sensie. A jakbyś teraz chciał namalować ten Mielec, to w jakich kolorach byś go chciał znaleźć? No Mielec ma swoje kolory w sumie. Żółty, czerwony i niebieski. I w takich kolorach tak, go, tak byś go ujął. Tak, byś go ujął. Tak, flagę, tak. Z perspektywy tych lat, nie? Bo tu nie ma co się ukrywać, człowiek przemija. Na pewno by się te kolory tam znalazły. Znalazłyby się, tak? Tak, czyli takie odcienie. Jak się patrzysz, czy to twoja droga, mówisz, to już jesteś spełniony, czy jak wyrażasz swoje emocje? Bo wiem, że wystawy dla artysty to jest bardzo ważne. To była moja indywidualna właśnie wystawa w 2011 w Domu Kultury. W Domu Kultury, tak. A teraz gdzieś będziesz miał jakieś wystawy? Do tej wystawy mnie namówił sam dyrektor, pan Teichma. A teraz masz jakąś tam... Nie, teraz nie mam. Ale pracę na wystawy masz, tak? Tak. Że warto by było pokazać, jak ten Mielec żyje, tak? Tak. Albo nie, jak ty go odbierasz, bo to Mielec żyje i ludzie chodzą. Ja zawsze mam jakieś prace, bo maluję cały czas, na bieżąco cały czas maluję. No to dobra, no to bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Wiem, że było króciutkie, ale jeżeli ktoś by chciał jeszcze z Państwa porozmawiać z panem Grzegorzem, no to możemy udostępnić kontakt. Być może pan Grzegorz zgodzi się na jakieś malowanie z kimś tam, nie? Bo pokazać sztukę z kimś, jest to takie realne? Czy lubisz sam malować? Czy lubisz, jak ktoś się patrzy, jak się maluje? Nie wiem. Jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie na mnie patrzą, jak maluję, bo ja maluję różnie. I w plenerze, i malowałem na ulicy, już się do tego przyzwyczaiłem. Mam w tym doświadczenie, ale po prostu to jest ciężko tak z kimś zrealizować jakąś wystawę. Chciałbym, bo mam właśnie, znowu koledzy się przewijają, że mam kolegę na przykład w Łańcucie malarza, może z nim bym chciał zrobić wystawę, ale to jest jeszcze teraz takie czasy nadeszły ciężkie, że człowiek bardziej myśli tylko o sobie, właśnie żeby indywidualnie zrobić, no i w ogóle zauważyłem, że ludzie ostatnio, nie? Się trochę tak obawiają wejść w miejsce publiczne właśnie. No i wystawa traci sens w pewnym sensie, bo tak... Czyli wystawa na zewnątrz, tak? Oczywiście zabezpieczyć obrazy, ale zrobić wystawę tak, żeby ten Mielec był kolorowy. Drodzy Państwo, zwracam się do władz miasta, zróbcie coś, żeby ten Mielec jeszcze bardziej był kolorowy, żeby tacy artyści jak pan Grzegorz czy wielu innych, żeby mieli swoją scenę w tym Mielcu i żeby można było pokazać. Dom Kultury, fajna sprawa, ale nie tylko jest bardzo Dom Kultury, fajnie. więc... Dom Kultury bardzo dużo działa. Oczywiście, dlatego mówię, że gdzieś trzeba tą kulturę pokazywać. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Spotkaliśmy się z Grzegorzem Cebulą, artystą, malarzem. Przepraszam, zapomniałem, jak ma pan na imię? Grzegorz Kowalski. Aha, też Grzegorz. No. Dziękuję panie Grzegorzu również, było mi bardzo miło. Mi również. Dziękuję.